Paryż, 10 czerwca. Drogi panie, niech pan nie śpieszy się z odpowiedzią, to nie ma znaczenia. W niedzielę wybieram się na mszę i w związku z tym pewnie przyjdzie panu coś do głowy na mój temat. Od pewnego czasu chętnie bywam na mszy, ależ tak, mój panie, mój wiecznie zdziwiony profesjonalisto. Jeszcze czuję się tam nieco skrępowany, ale cierpię o wiele mniej niż dawniej. Na przykład w czasach, kiedy ojciec Lomi, ten stary ksiądz z Courneuvy, znajomy pańskich przyjaciół maritanów, słabowidzący w tym świecie, ale doskonale w tamtym, celebrował mszę z pokorą, wręcz irytującą i okrutną. Najchętniej cisnąłbym w ogień jego samego, jego książki, utensylia i ornaty, gdyby nie to, że cieszył się tą skandaliczną protekcją i opieką, która hamowała moje najbardziej naturalne reakcje. Na szczęście mogę teraz liczyć na waszą współpracę. Wasz styl odprawiania mszy topi wielkie tajemnice w falach słowoleństwa. To wielka ulga dla mnie. Doznaję też przedziwnych, trudnych do zdefiniowania uczuć, słysząc, jak wasze pobożne panie z 16 dzielnicy usiłują naśladować negro spirituals z nonszalancją podchmielonego rejenta podczas karnawału w Rio. Wasz język nie nadaje się do pieśni tego typu. Język francuski jest być może świetnym narzędziem kultury, ale do muzyki się nie nadaje, o czym łatwo można się przekonać w waszej operze i waszych kościołach. Łagodny kołys śpiewów gregoriańskich lepiej pasował do waszej liturgii, ale to były śpiewy po łacinie. Wasi duchowni, w trosce o to, aby wierni ich rozumieli, zrezygnowali z martwego języka. Nastała chwila zbliżenia do ludu i przemawia się do niej językiem zrozumiałym dla wszystkich. Zapewne dlatego też wasi księża powzięli myśl, aby wykorzystać język Greków. Stąd mowa o eschatologii, teofanii, kerygmie i logiach. Szeroki ogół orientuje się w tym wszystkim dużo lepiej. Zbity z tropu przez łacińskie memento odnajduje swoje potoczne słownictwo w anamnezie. Język starożytnych Greków jest znakomitym sposobem przemawiania do niższych warstw społeczeństwa. Zwłaszcza, że już go się nie studiuje na Sorbonie. Upodobanie, z jakim wasi teologowie traktują duchowość Wschodu, pozwala na wniosek, że w dążeniu do rozniecenia dialogu Kościół-klasa pracująca rychło przejdziecie od greki do sanskrytu. Już teraz gratuluję waszym pasterzom. Gratuluję im również z tego powodu, że każą wam śpiewać chórem w niedzielę: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, i wspominamy Twoje zmartwychwstanie. Wrażliwi na objawienie, pierwsi chrześcijanie odwróciliby z pewnością porządek tych czasowników i wspominaliby śmierć, aby tym głośniej głosić zmartwychwstanie. Tak dalece byli świadomi, które z tych wydarzeń jest donioślejsze. Trzeba przyznać, że oni jeszcze w nie wierzyli. Wy wolicie głosić niedobrą nowinę, kontentując się wspominaniem dobrej, co zresztą, jak pan dobrze wie, odpowiada mi w zupełności. Po śmierci Boga, śmierć Jezusa Chrystusa stanowi nowinę arcymiłą dla moich uszu. Skoro dorzucicie jeszcze Ducha Świętego do tego towarzystwa, będę szczęśliwy ponad miarę. Pochwalam także wasz ekumeniczny przekład tekstu Ojcze Nasz, tej oburzającej modlitwy tchnącej infantylną subordynacją,
która do złudzenia przypomina miałką strawę dla bezzębnych osesków. Dodatkowo muszę was pochwalić za wyrażenie chleb dnia dzisiejszego, które zastąpiło dawne chleb powszedni, przydając mu w ten sposób słuszną zaletę świeżości. Chleb powszedni nie precyzował dnia wypieku. Natomiast chleb dnia dzisiejszego wyklucza chleb nieświeży. Pochwalam. Zgadzam się także z waszą wersją piątej z kolei prośby. Odpuść nam nasze winy, jako i my też odpuszczamy naszym winowajcom. Tu była pewna trudność. Mieliście bowiem prosić niebo o przebaczenie, tak jak i was nauczono przebaczać waszym bliźnim. Mówiąc, odpuść jako i my odpuszczamy, wskazywaliście niejako na przykład właściwego postępowania, a to równało się dodawaniu nowej przewiny do tych, które już mieliście na sumieniu. Wasza obecna wersja, odpuść jako i my też odpuszczamy, nie załatwia właściwie niczego. Ale to słówko też, które pojawia się, aby złagodzić bezczelność wyrażenia jako, wikła nieco wymowę tego zdania. A wszystko, co jest trochę powikłane, znajduje moją przychylność. Nie znoszę jasnych sytuacji. Ale moja prawdziwa wdzięczność należałaby się wam, gdyby podobne sentymenty miały dostęp do mnie, za waszą interpretację przedostatniej prośby, która brzmi po łacinie Ette nos inducas in tentationem. My obaj dobrze wiemy, że sens ogólny tego zdania, zgodnie z demagogicznym nastawieniem jej autora, brzmi tak: nie wystawiaj nas na próbę, albo oszczędź nam prób, lub też jak w modlitwie dla słabeuszy Tomasza Zakwinu, prowadź nas drogą łatwą. Wasi ekumeniści mieli do wyboru te trzy wersje i inne jeszcze zawierające myśl, że ludzie i tak obarczeni są rozmaitością nieszczęść i kłopotów, nie mają więc najmniejszej ochoty na dodatkowe i liczą na to, że opatrzność uprości ich egzystencję, zamiast ją komplikować. Tymczasem spodobało się im przełożyć to zdanie tak: nie poddawaj nas kuszeniu, co z punktu widzenia chrześcijańskiego, a więc nieobcego im, zawiera w dwóch słowach nieprawdę, sprzeczność, bezsens i dwuznaczność. Przełożyć inducer jako poddawać to fałsz. Tentatio jako kuszenie, sprzeczność teologiczna. Poddawać może oznaczać wystawiać na albo zmuszać do uległości, więc jest dwuznaczne. Poddawać kuszeniu ze strony tego, który poddaje się za ostateczną rzeczywistość, to bezsens, bo on nie mógłby tego uczynić, nawet gdyby pragnął. Wszystko to zgodnie z optyką chrześcijańską. Z mojego punktu widzenia sprawa wygląda inaczej. Proszę wziąć pod uwagę, że przez 5 czy 6 tysięcy lat wasi teolodzy, mistycy, prorocy, bibliści i blebliści uważali mnie za kusiciela per excellence. Ich zdaniem jestem kłusownikiem sumień, niestrudzonym wybielaczem kłamstw, według haniebnej księgi Hioba, ekspertem iluzjonistą i cudotwórcą, zdolnym wykolejać umysły i serca, manipulatorem przywidzeń, zajętym wciskaniem zwodniczych obrazów do ludzkiej świadomości. Nareszcie została mi oddana sprawiedliwość wobec tych paskudnych oskarżeń i zarzutów. Nareszcie mamy oficjalne stwierdzenie, że kusiciel to inny. Jestem zupełnie usprawiedliwiony. Moja niewinność promienieje jak słońce.
to inny poddaje was kuszeniu, czego dowodzi fakt, że przynajmniej raz na tydzień błagacie go, aby nie wystawiał was umyślnie na niebezpieczeństwo grzechu i upadku. Tysięczne dzięki. Musiałem czekać na to rehabilitujące zdanie przez kilka stuleci. Ale przyznam, że warte jest tych dodatkowych paru kwadransów na mszy w niedzielę. Natchnieni musieli być wasi ekumeniści, gdy pracowali nad sformułowaniem tego zbawczego dla mnie zdania. Uściskałbym ich, gdyby nie lęk, że zarumienią się przed czasem. Diabeł. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć, zapraszam na mój profil na portalu Patronite. Więcej szczegółów w opisie filmu. A oto lista moich patronów, którym bardzo dziękuję za wsparcie. Mariuszysko.